Rozmawiamy z Damianem Grabowskim na gali w Trzebnicy. Damian, dotarłeś tutaj na początku, czy bo jakoś minął mi ten fragment, kiedy się tu pojawiłeś? Nie, przyjechaliśmy po 21:00, specjalnie spieszyłem się na walkę Barka, żeby zdążyć. No udało się. Wszedłem od razu do szatni, także byłem z Bartkiem i wyszliśmy dopiero w trakcie walki, więc mogłeś mnie nie zauważyć. Jak Ci się podobała ta walka? Nie, no bardzo emocjonująca, zresztą ja już tak jak powiedziałem w szatni, że Bartek od kiedy jest pod okiem trenera Mariusza Cieślińskiego, to zrobił niesamowity progres, walczy bardzo mądrze, spokojnie i bardzo widowiskowo, co zresztą było widać, kopnięcia z obrotu na głowę, więc super walka. Damian, czekaliśmy na Ciebie długo, bardzo długo w UFC, jesteśmy po Twoim debiucie, nie poszedł on tak jak wszyscy oczekiwali, zrobiłeś już rachunek sumienia, masz już tą sprawę zamkniętą? Nie no, ja już rachunek sumienia zrobiłem dawno temu, posypałem głowę popiołem, biłem się w pierś i wiem co było złe w przygotowaniach, wiem czego nie było w przygotowaniach, także no, mogę Wam obiecać, że to był pierwszy i ostatni raz. To były przygotowania, czy to był ten moment, dzień walki, który po prostu jakoś nie byłeś skupiony? Wiesz co, generalnie można tak powiedzieć, że nie szło od początku, bo dużo stresu. Ja miałem całkiem inne plany związane z tą walką. Jeszcze w międzyczasie, że tak powiem, koncentrowałem się na innych rzeczach w moim życiu i nie było tak, że jadłem, spałem i trenowałem, tylko po prostu byłem rozdwojony na dwie części i też trenowałem, no ale jednak nie da się tego pogodzić. Sam fakt Las Vegas też jest, że tak powiem, przytłaczający i całej tej otoczki, więc po 16 miesiącach przerwy też ciężko było sobie z tym poradzić. No ale myślę, że jak teraz UFC da mi walkę w jakimś bliskim terminie, to już po prostu będzie lepiej. Nie? Najważniejsze jest to, że muszę mieć dobrych sparring partnerów i przede wszystkim ciężkich, bo ważyłem dużo mniej, jakieś 15-17 kilo mniej i odczuwałem to, nie? Więc... Tam był taki moment, że go przewróciłeś i właściwie mogłeś mieć kontrolę, ale zabrakło właśnie chyba tej siły. No generalnie zacząłem się obawiać w momencie, kiedy chciałem go przewinąć i miałem takie swoje przewinięcie, że wchodzi mi na wszystkich, a on nawet nie drgnął na ziemi, więc wtedy pomyślałem sobie, kurde, jest naprawdę niefajnie, nie? Ale no mówię, może bym się obudził w drugiej rundzie, nie chcę gdybać, sędzia przerwał, stało się tak jak się stało, ja mówię, ja popełniłem wiele błędów w trakcie przygotowań i z punktu widzenia psychologicznego i z punktu widzenia takiego praktycznego i wiem co zrobiłem źle, więc no mówię, nie uważam się z jakiegoś mega mądrego sportowca, ale przynajmniej wiem co było złe i wiem jakie wnioski, wyciągnąłem wnioski, wiem co mam zmienić. Planujesz jakieś wielkie zmiany, jakiś może wyjazd do USA na jakiś dłuższy kamp? Co planujesz robić? Planuję zrobić tak, że w momencie, kiedy dowiem się, że mam termin walki, po prostu wyjadę na obóz. Żeby zostawiam to, co jest tutaj w Polsce, nie przejmuję się tym, zostawiam to z moją rodziną, z moimi bliskimi, niech oni się zajmują moimi interesami, sprawami, które mam do załatwienia, a ja się skupiam tylko na walce. Bo tak powinienem zrobić teraz, ale nie zrobiłem i dlatego też stało się tak, jak się stało. Chciałem Cię jeszcze zapytać, bo wiadomo, że UFC to jest taka organizacja, która może zwolnić w każdej chwili, prawda? Tutaj w Twoim wypadku nie ma takiego zagrożenia, masz od nich sygnał, że jeszcze dadzą Ci szansę? Mam sygnał od menadżera, że walkę dostanę w lipcu, czerwiec, lipiec, na przełomie czerwca i lipca, natomiast podszedł do mnie Joe Silva po walce i powiedział, że jestem twardym zawodnikiem, żebym się nie martwił, więc myślę, że wiadomo, że wszystko się może zdarzyć, ale no mówię, przeciwnik nie był łatwy, tak? To nie był gościu, który był dla mnie na przetarcie, tylko to był facet z górnej półki, poza tym większy, poza tym gala numerowana w Las Vegas, więc po prostu wrzucili mnie na głęboką wodę, no ja trochę się tą wodą zachłysnąłem, ale po prostu no może być tylko lepiej. Wolałbyś zawalczyć tym razem w Europie, czy znów chciałbyś polecieć za ocean? Wiesz co, teraz już jest mi wszystko jedno. Ja po prostu wiem, że ja muszę wyjść i zostawić tam zdrowie, serce, krew, ale muszę wygryźć to zwycięstwo mu po prostu z szyi. Temu moim przeciwnikowi i no tak będzie, no po prostu wychodzę i wygrywam walkę. Mówiłeś, na koniec jeszcze chciałem zapytać, mówiłeś właśnie, że troszkę byłeś rozproszony w tych przygotowaniach, otwierałeś jakiś nowy gym, opowiedz o tych swoich nowych projektach. No właśnie nie chcę, bo to będzie wyglądało tak jakbym się tłumaczył, ale ja po prostu wiem co zrobiłem źle. Mówię, gdzieś tam pojawiła się okazja, żeby zrobić coś fajnego, fajny projekt, taki fitnessowy, dosyć duży i to jest moje zabezpieczenie mojej przyszłości na przyszłość, prawda? Wiadomo, jesteśmy sportowcami, w każdej chwili ta kariera może się skończyć, doznałem jakiejś kontuzji, a tak po prostu mam coś, z czego będę żył. No i z jednej strony się martwię tym, że to robiłem w tym okresie, a z drugiej strony się cieszę, że to zaskoczyło, działa i po prostu przynosi jakieś tam profity. Więc, no mówię, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja myślę, że też potrzebowałem takiej pokory i takiego zimnego prysznica, żeby być bardziej zmotywowanym do pracy i żeby kolejne walki były lepsze, nie? Ja Cię o ten projekt zapytałem nie po to, żebyś się tłumaczył, tylko żebyś go zareklamował. A to nie ma, to działa, także... Nie,
Jest fajny fitness klub. Team 13 od jakiegoś czasu reprezentuje barwy właśnie tego klubu i po prostu jak ktoś jest z okolic Strzelec Opolskich, Opola, to serdecznie zapraszam. Dzięki serdeczne i trzymam kciuki za kolejną walkę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich fanów, dziękuję, że byliście ze mną. Naprawdę było mi o wiele lepiej po walce. Dziękuję sponsorom SFD, Team 13, KM Cars, firmie Pitbull. Bardzo dziękuję, że jesteście. Dzięki serdecznie.